W 2020 roku do Chińskiego Urzędu Znaków Towarowych wpłynęło 9 milionów 300 tysięcy zgłoszeń. Polacy zgłosili w tym samym czasie 1000, nieco ponad 1000, nawet mniej niż 1050 zgłoszeń. Natomiast nasi zachodni sąsiedzi, Niemcy zgłosili ponad 16 tysięcy zgłoszeń, Francuzi 9 tysięcy zgłoszeń, Brytyjczycy zgłosili 25 tysięcy znaków, Amerykanie 54, jeśli dobrze pamiętam, tysięcy znaków. Innymi słowy, nawet porównując siłę gospodarek polskiej i niemieckiej, one przecież nie są od siebie, nie różnią się 27-krotnie. Uważam, że zgłaszamy tych znaków dużo poniżej potencjału, jaki mamy I, i widzę w tym pewien raz, że problem, dwa, że trochę chyba brak wiary w ochronę własnej własności intelektualnej przez polskich przedsiębiorców, ale też widzę z, z codziennej praktyki, że Polscy przedsiębiorcy za późno reagują na, powiedzmy sobie, sytuację I w momencie, kiedy chcą jednak albo już mają dystrybutora potencjalnego filmak, dopiero zaczynają interesować się znakiem zarejestrowaniem znaku towarowego, podczas gdy to na przykład następuje rok czy półtora po otargach, na których się wystawili i na który ktoś podpatrzył znak i go zgłosił do rejestru. Wobec tego uważam, że mamy w tym zakresie dość dużo do, do nadrobienia, do poprawienia. No, i przede wszystkim do, do zajęcia dobrej pozycji przez przedsiębiorców w momencie, kiedy rejestrujemy znak towarowy, zanim się pojawimy w Chinach, a nie potem. Należy przemyśleć bardzo precyzyjnie, gdzie firma chce handlować, z kim chce handlować, w jakiej perspektywie chce handlować i odpowiednio zabezpieczyć znaki towarowe zawczasu, po to, żeby już jadąc na targi, mieć pewność, że jego znak towarowy jest chroniony. I wydaje mi się, że to jest kwestia promocji tego, tego podejścia w Polsce bardzo potrzebna. Wydaje mi się, że przedsiębiorcy powinni jakby poświęcić chwilę czasu na zagłębienie tego, tego zagadnienia, dlatego że w przeciwnym razie narażają się, że lata pracy, inwestycji w markę, jej ochronę, kształtowanie, budowanie dystrybucji mogą pójść na marne. I jakby cały projekt wejścia do Chin... Ze sprzedażą do Chin może spalić na panewce tylko dlatego, że znak towarowy nie został zarejestrowany zawczasu.